Witam wszystkich bardzo serdecznie, Tomasz Stańczuk z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam poopowiadać, dlaczego warto robić własny wosk. Pokazać wam kilka, że tak powiem, przykładów, jeżeli chodzi o formy, z czego, co i jak. I kilka rodzajów węz. Od czego byśmy zaczęli? Może od tej węzy, słuchajcie, pewnego producenta. Ja teraz tutaj zrobię bardzo duże powiększenie. Proszę zobaczyć, jaka jest struktura. Obraz może być niestabilny, bo trzymam aparat w ręce, a jest bardzo duże powiększenie. Tak wygląda, słuchajcie, węza wyprodukowana przez człowieka. Teraz przelecimy sobie na inny fragment węzy. Tutaj mamy taki fragment. Musimy poczekać na ostrość. I tak wygląda, słuchajcie, wyprodukowana węza przez człowieka. Jest tu w wosku, jak widać, pod bardzo dużym powiększeniem. Postaram się ustabilizować troszeczkę ten obraz. Pełno różnych paprochów. I to jest wtopione w strukturę wosku. My na to mówimy paprochy, ale to mogą być, słuchajcie, różnego rodzaju przetrwalniki różnych chorób. Bardzo zjadliwych. No i przejdźmy jeszcze do kolejnego fragmentu węzy wyprodukowanej przez człowieka. I tu zobaczcie w ogóle, co się dzieje w strukturze tego wosku. Ile tu mamy różnego rodzaju zanieczyszczeń. Jaki w ogóle jest nieregularny kształt komórek. To jest wzięta arkusz węzy, słuchajcie, ze środka sztapli, tak żeby nie było, że tu zakurzone to jest albo coś takiego. Na tą węzę moje pszczoły w ogóle nie chciały wchodzić. Bardzo silne rodziny, które które wybuchały wręcz rozwojem i po podaniu węzy z własnego wosku budowały to, no, w mgnieniu oka, a na to nie chciały praktycznie tutaj wejść. Dlaczego? Pszczoły przede wszystkim, słuchajcie, mają doskonały zmysł węchu. I jak coś im tutaj się właśnie tak nie spodoba zapachowo, bo może zawierać różnego rodzaju dodatki sztuczne, na przykład jakieś parafiny, jakieś pozostałości z akarycydów, a być może właśnie widzicie to zanieczyszczenie, które by trzeba było dać do laboratorium i je zbadać, najlepiej pod mikroskopem, co to jest. Ale ja tego nie robiłem, tylko po prostu moje pszczoły już mi powiedziały, o co kaman. Więc wycofałem tą węzę. Nawet jej nie przetapiam, nawet jej nie używam, słuchajcie, na jakieś snozy, na jakieś inne rzeczy. Tu mamy z kolei węzę pokrytą jakąś taką patyną, jakby to nazwać, czy coś takiego. Czekajcie, przerzucę sobie ten kawałek, bo pod spodem mamy jeszcze innego producenta węzę. I komórki wyglądają w ten sposób. Pokryte są białym nalotem. Teraz wam pokażę mateczniki. Stare, co prawda, mateczniki.
Ale jak pszczoły budują, słuchajcie, matecznik, to jest tu też pełno różnego rodzaju zanieczyszczeń. Struktura jest w ogóle jakaś, jak widać, kompletnie nieregularna. Jest tu pełno różnego rodzaju zabrudzeń. Zobaczcie, różnych kolorów, różnych różnistych. No to jest dzieło pszczół, bo my nie jesteśmy w stanie wybudować matecznika, tak? Tutaj jest kolejny matecznik. Słabe oświetlenie mamy tutaj. Ale zobaczcie na tą strukturę. I co jest najdziwniejsze, no tutaj się matka wygryzała, oczywiście ten dekiel już dawno odpadł. Co jest najdziwniejsze, że tych mateczników, słuchajcie, motylica nie chce zjeść. Tam jest to wyścielone w środku. No tak wygląda matecznik po wygryzieniu matki. Czy uda mi się zajrzeć tam do samego dna? No ale zobaczcie, to jest w ogóle jakby z innego materiału. To co robią pszczoły dla matek. Zupełnie inna struktura tutaj jest. Niby jakby komórki jakieś z boku, ale nie. Tam też jest pełno różnych paproszków takich. No ale to jest przechowywane, słuchajcie, w takim zbiorczym. I tutaj może być i kurz, i różne rzeczy, więc tu tylko chciałem wam pokazać strukturę wosku, jaką pszczoły robią dla matek. Dobrze, tutaj mamy, słuchajcie, plaster. Tu mamy plaster, teraz wam pokażę, który pszczoły odciągają z węzy, którą wykonuję samodzielnie. Czyli z wzorkiem na jednej stronie. Tu na dole troszkę propolisu jakiegoś, słuchajcie, czegoś. Zobaczcie na strukturę w ogóle tych komórek. One nie są takie regularne, jak ludzie robią. To jest też ramka z magazynu, także mogą się znajdować tutaj jakieś zanieczyszczenia po prostu z powietrza. Ale zobaczcie, jaka jest struktura prawdziwego wosku, które pszczoły wybudowują. Jest bieluteńki. W swojej strukturze nie zawiera w ściankach wtopionych jakiegoś badziewia. Tutaj gdzieś jakieś pyłki, to podejrzewam, że to jest po prostu kurz, który był w magazynie. No jest tu pewien problem z ostrością ze względu na światło, ale zobaczcie, jaka jest struktura. Tu jest drut ze stali nierdzewnej 03. Ponieważ ja używam kwasu mrówkowego, więc nie mogę dopuścić, żeby tutaj drut ocynkowany się znalazł. Tak pszczoły przytwierdzają do dolnej beleczki ramki. Te komórki, zobaczcie, są rozciągnięte. Ale jaka jest struktura tego wosku? Ten wosk, słuchajcie, oddycha. Czemu kręcę ten filmik? Żeby wam pokazać tą strukturę wosku. Ponieważ stosując kwas mrówkowy, a jego zadaniem
jest przeniknąć przez komórki, przez zasklep, tak, czyli do zasklepionych komórek. Te komórki są w tej chwili otwarte i ma się tam znaleźć w niewielkim stężeniu niebezpiecznym dla aparatu gębowego warozy, a słuchajcie, bezpiecznym dla każdej formy pszczoły, która tutaj się już znajduje. To zobaczcie. Taki naturalny wosk, który pszczoły odciągają, ma zupełnie inną strukturę. Moim zdaniem kwas jest w stanie tutaj przeniknąć i zrobić robotę przez tą strukturę wosku. Natomiast jeżeli mamy takie formy, takie struktury, pszczoły z tego mają odciągnąć i wybudować komórki. I teraz wam pokażę, słuchajcie, z tej węzy właśnie, którą obserwujecie, odciągnięte komórki. I przechodzimy tutaj. Te pszczoły sobie, słuchajcie, już wyciągnęły z tejże węzy, bo jest gruba. Widzicie, zaoszczędziły roboty, wypacając wosk. No ale gdzie tu jest jakiś wzorek na dole, słuchajcie, jakiś trójkąt, jakiś cokolwiek. Jest jeszcze gdzieś tam w zarysie. No, jedna lampka mi padła z oświetlenia. Świeci ta druga. No, chwila pauzy, słuchajcie, bo musiałem wymienić lampkę. I zobaczcie, jak te komórki wyglądają. To też jest moim zdaniem struktura prawidłowa do tego, żeby kwas tutaj przeniknął przez ten zasklep. Ale zobaczcie, że są o wiele grubsze ścianki, jak im damy grubą węzę. A teraz dla porównania, o wiele cieńsze ścianki, jak pszczoły mają zrobić własną robotę od praktycznie kartki wykonanej przeze mnie. Jest różnica, prawda? Zdecydowana. Ok, tutaj jest, słuchajcie, ramka z magazynu, która, nie wiem, bo tu nie mam oświetlenia, która też jest zrobiona przeze mnie. Tu na zanieczyszczenia proszę nie zwracać uwagi, bo to cały czas w garażu na podłodze leżało. Ale chcę wam pokazać grubość ścianek, która według moich obserwacji jest dosyć kluczowa, jeżeli chodzi o przenikanie kwasu mrówkowego i skuteczność zabiegu. A te komórki są większe. To widać gołym okiem, a nawet na pomiarach, słuchajcie, widać. Chociaż ciężko to zmierzyć, bo to jest bardzo kruche i przyłożenie tutaj jakiegoś przyrządu powoduje to, że to się łamie i bardziej tutaj jakimiś laserami w telefonie coś, jakieś odległości mierzyłem, coś robiłem. Ale zobaczcie, jakie to jest chudziutkie. Zrobię teraz takiego zooma z daleka, żebyście widzieli. To jest ramka warszawska zwykła. Ja już na tej ramce nie pracuję, więc ona bardzo długi okres czasu po prostu była narażona na działanie no, różnych rzeczy. Tutaj się pleśń zrobiła na przykład, bo jest pierzga, tutaj jeszcze pokarm. Proszę zobaczyć. Jeszcze tutaj mamy jakiś miodzio, jakieś kuleczki, ale głównie chciałem wam pokazać grubość ścianek, która mnie interesuje.
Tu pszczoły tak samo robią własną robotę. Ścianki są bieluteńkie, ładne. Później, w późniejszej fazie oczywiście pszczoły będą to jeszcze propolisowały i tak dalej. I zmieni się tu kolor oczywiście tego wosku, bo będzie duża zawartość pyłków, pokarmów, różnych innych rzeczy. A teraz wam podsunę z powrotem kupną węzeł. Jakie te ścianki są grube. I we wszystkich przypadkach, gdzie pszczoły budują, słuchajcie, wosk same, nie ma tu żadnego trójkątu wewnątrz tych komórek, tylko jest okrągłe wszystko ładnie. Więc te wszystkie nasze tutaj wzorki w trójkąty moim zdaniem nie są zachowywane przez pszczoły, do niczego im nie są potrzebne. To tu jest ta węza, tak jak mówię, ze środka sztapli, z opakowania, więc te zanieczyszczenia są po prostu, jak widać. Tutaj nawet jedną warozę wam wydubałem, żeby wam pokazać, jak wygląda waroza. I to jest ta węza gruba, słuchajcie, z której pszczoły odciągają grube komórki. One są delikatnie mniejsze w środku wymiarem. Mają mniejszą pojemność. A co za tym idzie, można podejrzewać, że mniej pokarmu takie pszczoły mają na starcie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj też tak dla ciekawostki pokażę wam wkładkę z osypem warozy po zabiegu parownikiem doktora Kwaska, żebyście zobaczyli, co tak naprawdę w śmieciach jest w ulu. Tak wygląda martwa waroza. Na środku ekranu teraz biały, tam jest taki osobnik. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. To są wszystko. O, teraz je troszeczkę lepiej widać. To są wszystko osobniki spoza sklepu. Młode. Tu jest jakiś czułek. Tu też jest czułek. Taki syfek, słuchajcie, tutaj jest. Tu są też właśnie zgryźliny. No, musicie być cierpliwi, bo ja nie mam wpływu na tą ostrość. Tutaj jest kawałek małej warozy. Tam jest też kawałek małej warozy. Pszczoły to zgryzają, wywalają. Tu są stare osobniki. Tu jest pełno różnego rodzaju zanieczyszczeń. Tutaj mamy już pleśń jakąś, która zabrała się za to. Oczywiście włókna tego papieru, bo pszczoły to zgryzają. Tutaj mamy już warozę też przez pleśń rozkładaną, zaatakowaną. Tak to wszystko wygląda. I teraz należy się zastanowić, słuchajcie, bo to wszystko po prostu, co tu jest, ta cała patologia na dole, to tak samo jest w plastrach, w wosku. Wosk źle oczyszczony, źle sklarowany. Tak jak tu wam pokazałem przykład tego fragmentu, który normalnie gołym okiem wygląda luksusowo. Wkładacie to potem do ula. Wkładacie po prostu taki syfek do ula. On się, widzicie, świeci. Ja już go mam z 3 albo 4 lata.
w tym sztaplu całym. Potrzeby filmu, tak jak mówię, urwałem mały kawałek, żeby to jakoś sfilmować w ogóle, żebym się tu pomieścił. I wkładacie coś takiego świecącego, pełnego czegoś. Ja po prostu poszedłem tą drogą i wykonałem sobie formy silikonowe. Ktoś tam w komentarzach mówi, że badziewie. No badziewie. Badziewie, bo to jest manufaktura, słuchajcie. Zrobiona z takiego badziewia. Bo też ktoś mnie pyta, z jakiego silikonu zrobić coś takiego. Ja tu mam płynna uszczelka, słuchajcie, silikon wysokotemperaturowy. Tak to wygląda. Odporny do takiej temperatury, trwale elastyczny, czerwony. Wiatr wieje, właśnie mi drzwi zamknął i pogorszył światło. To można sobie, słuchajcie, kupić w jakichś marketach. Tutaj pokazują, że jakąś hydraulikę można po prostu, słuchajcie, instalację wodną uszczelniać. Czy on ma atest jakiś do produktów, do jedzenia? Nie wiem, powiem szczerze, teraz mi się przypomniało. Czy on ma jakiś atest, że można go stosować? Zastosowanie, elastyczna uszczelka hydrauliczna. W kotłach instalacji grzewczych, w pieczach CO, maszynach i sprzęcie kuchennym. Płynna uszczelka, bla bla, metanowy, coś tam, klimatyzacji, ogrzewaniach, systemach. No, czyli w sprzęcie kuchennym, no to może, słuchajcie, ma to jakiś atest do dopuszczenia, że tak powiem, do kontaktu z produktami żywności, ale powiem szczerze, że ja mam na to wywalone, ponieważ to w ogóle nie posiada żadnego zapachu, żadnego jakiegoś smaku, ani nic takiego, i konsystencja jest taka normalna po prostu, nie żadna śliska i tak dalej. Komórki wyglądają w ten sposób. Ja odwzorowałem jakąś tam węzę i zobaczcie, jak to po prostu badziewiarsko wszystko wychodzi, jak się napełnia. Każda komórka jest inna. Każdy kształt jest, słuchajcie, inny. I pszczoły to badziewie, jak ktoś w komentarzach nazwał, odbudowują rewelacyjnie, co wam prezentowałem na wcześniejszych plastrach. Widzicie? I każda taka po prostu jest. Bo tak naprawdę nie chodzi wcale o ten wzorek, bo tu potem w tych plastrach, w tych komórkach go nie ma, tylko jest gładko, to pszczoły i tak wszystko po prostu robią. A teraz, słuchajcie, dostałem od kolegi Andrzeja dwie formy, przysłał mi, wykonane z silikonu formierskiego. One są troszeczkę nadwymiarowe, bo ja sobie zrobiłem swoje tak, żebym nie musiał docinać nic kompletnie do ramek, czyli nie dodatkowej roboty nie robił, a tutaj jest trochę więcej. Zaraz mi bateria się skończy, kurczę. A też wam chcę pokazać po prostu, jak wygląda z formierskiego silikonu. Ja nie wiem, jak to się robi, bo nie robiłem tych form. No, ale posiada po prostu taki wzorek. Tu coś się tam upaprało. Coś tam leży. Tutaj gdzieś były jakieś literki odciśnięte. Dobra, bo coś mi się z pauzą, że tak powiem, tutaj pokombinowała. Się spieszę, żeby bateria mi nie padła. Ja pracuję na takim badziewiu, bo zależało mi na szybkości, że tak powiem, na taniości i liczy się po prostu efekt końcowy. A efekt końcowy, tak jak pokazuję, tutaj cieńsze komórki, pszczoły mają, że tak powiem, więcej jedzonka i ta węza, że tak powiem, ona będzie się, znaczy węza, te komórki będą się pogrubiały z czasem, dlatego że jeżeli tutaj matka przyjdzie i będzie się wychowywał czerw, to te komórki są wyścielone będą.
wyścielone i za każdym nowym pokoleniem pszczół będą się po prostu ścianki pogrubiały poprzez to wyścielenie. Oczywiście po wygryzieniu się pszczoły, pszczółki tutaj wchodzą i polerują to wszystko, ale i tak dodają kolejną warstwę, propolisują, dezynfekują te komórki, więc to się zacieśnia. Moim zdaniem takie plastry będą służyły dłużej pszczołom niż plastry od razu z grubymi komórkami, ponieważ tamte szybciej się skurczą, zmniejszą i te pszczoły będą miały mniej możliwości do rozwoju. Oczywiście są teorie, że ciasna komórka czy mniejsza komórka sprzyja, że tak powiem, walce z warozą, bo tam waroza się nie mieści. Ja tą teorię po prostu wsadzam między bajki. Mnie to guzik obchodzi, co tu będzie waroza robiła, mnie to obchodzi to, co robi pszczoła. A pszczoła ma mieć dużo miejsca, dużo na pokarm, ma być duża, tłusta, wypasiona, silna i tyle. I tu kwas musi przenikać przez ten wosk zupełnie swobodnie, tak żeby zrobił robotę, czyli na podstawie tego, co pszczoły regulują, czyli podgrzewają parownik doktora Kwaska, regulują w ten sposób stężenie tego kwasu i on tu w każdej komórce, jak jest zasklepiona oczywiście, bytuje sobie jakiś tam czas, przy okazji powoduje zdezynfekowanie tutaj tego od różnych, poza wirusami tak naprawdę, to całą resztę, jeżeli chodzi o grzyby, bakterie, różne tego rodzaju historie, jako konserwant żywności, no to robi tą robotę i tyle. I takie ramki, słuchajcie, wycofuję, potem przytapiam taki wosk, klaruję go. Wiecie, bardzo ważna jest długość klarowania wosku. Moim zdaniem, ja sobie zrobiłem taki sarkofag, bardzo dobrze izolowany, kilkuwarstwowy i u mnie wosk stygnie ponad, w zasadzie można powiedzieć, ponad 5 dni, a po tygodniu ja go po prostu wyciągam. Dopiero 5 dni on się klaruje i w efekcie wam już pokazywałem taki sztapel, że on jest praktycznie tu na samym dole jest centymetr całego tego syfu, bo on zdąży opaść te wszystkie paproszki, właśnie co wam pokazywałem na dennicy, na tej siatce z warozą, czy tej kartce z warozą. To wszystko, co jest zawarte w wosku, co w ulu w ogóle, całe te śmieci, włącznie, słuchajcie, też z większością różnych sporów, różnych innych rzeczy, które tam są, tak? Jeżeli opadnie na dno, no to tutaj jest większej wartości moim zdaniem ten wosk. No najfajniejszy zawsze jest tutaj u góry, słuchajcie, i tutaj można ten wosk sobie, że tak powiem, jakoś oddzielić i na przykład do celów hodowlanych go używać, ale wcześniej jeszcze dobrze jest go wysterylizować w autoklawie. To tak pokrótce, słuchajcie, nie chciałem tutaj za długiego tego filmiku robić, tylko coś tam wam pobajerzyć, słuchajcie, o tej wędzie, pokazać jaki kształt komórek, po co, na co, jakie mamy zanieczyszczenia w co niektórych po prostu produktach, które dostarczamy, jak wygląda matecznik, że pszczoły w ogóle po prostu robią po swojemu co innego. Oczywiście, tak jak mówię, to są stare mateczniki, więc kolor, który tutaj ma, to też jest, też się to zmieniło, nie? Ale chodziło mi o pokazanie struktury tego matecznika, że to zupełnie kombinacja jest po prostu inna. Ze względu pewnie na to, że tu jest w mateczniku bardzo ważna termika i pszczoły muszą to po prostu obsiadać i dobrze wygrzewać, tak żeby te matki były dobrze wygrzane, dobrze, żeby się wygryzły dobrze. Dobra, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że was zainteresowałem do produkcji własnego wosku, żebyście pozyskiwali takie białe plastry. Nawet na takim badziewiu, słuchajcie, robili. Nie zwracajcie za bardzo uwagę, bo tak jak mówię, na te wszystkie wzorki, dokładność tych wzorków, no bo przecież jak spojrzycie tutaj w te komórki, to one są wypolerowane na okrągło. To nie ma żadnych trójkątów, żadnych innych rzeczy. One i tak to robią po swojemu. Ja, słuchajcie, wsadzałem węzeł tak, potem węzeł na przykład w poprzek. Czy oprawiałem wielkopolską węzę w ramkę warszawską zwykłą, bo nie miałem akurat i pszczoły i tak wszystko po swojemu zrobiły. I na tej drugiej stronie, która ma słabszy wzorek, pszczoły robią dokładnie takie same plastry. Jeżeli ktoś mi pisze w komentarzu, że miał, słuchajcie, całą tam zabudowę trutową, no to może po prostu się zdarzyło w ten sposób, że akurat pszczoły były w takiej fazie, w której
No, chciały mieć bardzo dużo trutni, a pszczelarz nie dał im możliwości wybudowania sobie tych plastrów w formie na przykład pod ramkami dzikiej zabudowy, czy też nie włożył ramki pracy. To pszczoły po prostu no, gdzieś to musiały zrobić, być może właśnie ta skrajna ramka, bo zawsze na skrajnych ramkach gniazda pszczoły chętniej robią trutnie i gdzieś tam pod spodem, pod ramkami chętniej robią trutnie. Więc jeżeli doszło do takiej sytuacji, to mu tak zrobiły, krótko mówiąc, ale to nie jest tak, że pszczoły odbudowują drugą stronę tą bezwzorka na trutnia. To jest nieprawda. Ja mam, słuchajcie, takiego badziewia, jak to ktoś napisał, 3 czy 4, 5, 6. 6, dlaczego 6? Rozkładam na stole 6, maluję to po prostu wałkiem maczanym w gorącym wosku i jak skończę po prostu ostatnią, to ta już jest po prostu pierwsza, tak? To ta pierwsza jest już sucha do zdjęcia i po prostu to jest automat. Ja stoję i cały czas robię węzeł, a nie mam na przykład dwóch tylko takich form. No i czeka mi to po prostu ta produkcja tej węzy, zanim mi ta pierwsza ostygnie, to maluję tą drugą, ale ta jeszcze jest coś nie do końca do zdjęcia i kupa czasu po prostu spływa, więc jeżeli ktoś chce się pobawić taką produkcję węzy na większą skalę, a nie spędzić pół dnia w kuchni na zrobienie kilku arkuszy czy w pracowni, to więcej takich potrzeba, przynajmniej 6 moim zdaniem. Co jeszcze wam powiem, ten silikon formierski, bo to jest taki, co się świeczki robi różne inne, on jest strasznie taki śliski jakiś dotyku. Takie dziwnie, słuchajcie, na palcach jest cały czas ślisko, tak jakby tu teflon jakiś był albo coś takiego. Nie wiem, czy to była ta używana, czy nie było to używane, czy to jest funkielnówka po zrobieniu. Jest jakiś taki śliski, jakiś tłusty dosłownie. Nawet mi się, widzicie, palce zaczęły świecić. Tu czegoś takiego nie ma. Ja też niczym nie smaruję, nie? O, producenci węzy na przykład jakimś tam, słuchajcie, szarym mydłem, coś tam malują wałki przy walcowaniu, różne inne rzeczy i być może właśnie to jest efekt tego, że ta węza, czekajcie, ta czy ta, jest pokryta takim nalotem. Zrobi mi się tu jakaś ostrość. Halo, halo, telefonie. Widzicie, tu jest pokryte po prostu takim białym. O, jak tak to podrapę. Znaczy podrapę, no nie podrapę. To teraz się dokopaliśmy tutaj do wosku, nie? No, jeżeli to jest szare mydło, to jeszcze pół biedy. Pszczoły sobie to, że tak powiem, wszystko wyczyszczą. Ale jeżeli to jest po prostu jakieś coś dziwnego, no tutaj jestem po prostu w szoku, jeżeli ta węza jest tak zanieczyszczona, nie? Zobaczcie, pełno jakiegoś tutaj jest czegoś. Czyli przemysłowa produkcja, krótko mówiąc, wszystko na szybkęsa. I mamy potem efekcik. Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Może coś wniosłem tym filmikiem, może nie. Tu, słuchajcie, mam takiego elektryka, też mi się ludzie pytają. Oczywiście, że tutaj jest smarowanie łańcucha. Jest też regulacja nawet tutaj w tym miejscu ilości tego smaru na łańcuch, na bateryjki, słuchajcie, i to ma tam 20 chyba 3 i takie twarde, słuchajcie, plasterki sobie bez problemu tnie. Najlepiej jak już ktoś, bo mnie pytają ludzie, to kupić sobie zestaw z dwoma bateriami, żeby nie stać w miejscu z robotą. A po co to ja mam? Głównie to jest, słuchajcie, do pracy przy gałęziówce. Rójka gdzieś tam wlezie na jakąś po prostu gałąź, biorę zwyżkę, bo mam blisko, że tak powiem, 8 dych na godzinę za zwyżkę, to nie jest duży pieniądz, a mogę wyskoczyć, że tak powiem, wysoko. Jedną ręką trzymasz gałąź, drugą ręką trzymasz, słuchaj, tutaj, i odetniesz sobie ten rój, zjedziesz na dół i masz zdjętą rójkę, więc to też jest
Między innymi w takim celu. Do pracy na koronach drzew to jest przeze mnie kupione. Ale jak widzicie, takie plastry bez problemu daje radę. I to twardego, suchego drzewa, nie mokrego, nie? No to tyle. Jakby mnie ktoś pytał o model, bo ja tu nic nie reklamuję. Żadnych lokowanych rzeczy nie ma po prostu u mnie. Ale potem ja nie mam czasu odpisywać na te wszystkie komentarze. Na te inne rzeczy, słuchajcie, tu się włącza. Tutaj się uruchamia. Tu jest jeszcze funkcja turbo jakaś. Że większy power tam jest i tak dalej, i tak dalej. Do miłego zobaczenia. Dzisiaj nie idziemy do pszczół, bo po prostu jest taka aura. Deszcz pada. Do pszczół pójdziemy sobie innym razem. Ale powiem wam, że startery fajnie grzeją. Ruszyło 15 dni od podania ciasta. Tego ciasta niedużo ubyło. Pokazałbym wam, ale tak jak mówię, telefon mi zaleje. A nie chcę ryzykować. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do następnego.